wchodzę ten części trzeci poziom i co? O dobra, teraz jest garaż. Coś innego jest. Tak. Mamy tylko Lotusa, nie? Osiągi. I teraz nie mam tutaj tego szybkiego ulepszenia jeszcze. Nie, to jeszcze muszę poczekać. Ale będę chyba teraz miał wygląd. Tunik wizualny. Lakieru nie zmieniamy, bo jest piękny. Karoseria. Chyba nam się... Nie, no to było odblokowane. Co oni mi tutaj? Bez sensu. Maskę, koła. Spoiler, wydech. Możemy spoiler zmienić. Chociaż ten jest świetny. Czekaj, bo tu... Może taki? To jebisty spoiler. To dobra, to może teraz... Spróbujmy ten. Zobaczymy, jak się go da ten. Zostaw stół. Stół był spoko, nie? Jaki zadarty, kurde. Jaki, jaki docisk. Ale zostawię tego. Ten jest też zajebisty. Kurde. Jak do Dragstera. Świetnie, biorę go. No co, trzeba próbować nowych rzeczy, nie? Czy nie? Wydech, koła tylne. Felgi też sobie zmienimy, a co? O, BBS GT. Nie. I co, można je zmieniać? Patrz, można, coś się dzieje tutaj. Ale czemu nie można powiększyć? Ja bym chciał mieć taki cal, żeby jak księżyc takie wielkie były. Dobra. O, tylne też się zmieniły, super. I co? I teraz musimy pomalować te koła jakoś. Tylko felgi strasznie słabo się malują w tej grze, ja nie wiem, o co chodzi. Karoseria na masce, przedni zderzak, koła. No. Na przykład co? Ja chcę sobie... Czekaj! Chcę sobie pomalować... Zielono. Cyk. Nie no, coś tam się malują, jest dobrze. Dawaj na czarno, kurde, paskudne te felgi. Da się powiększyć? Gdzie? Zaraz to sprawdzimy. Ta ostatnia opcja jest poszerzenia, tak? Dobra. Czekaj, tu nie wizualny, to chyba tu było. Tutaj trzeci zamienny. I wszystkie koła swoje. Kupimy nowe, mam ten. A czekaj. Aha, to mam zainstalowane. A faktycznie coś jest. Nie, to tylne koła. A czekaj, czekaj. Aha, bo tu można dalej zjechać. Ja nie wiedziałem. Patrz, co można tu robić z tymi felgami, ziom. Tu przekręcasz, tam odkręcasz, o co chodzi? Nieźle. Wow. Oh yeah! Oh yeah! Oh shit! Oh. Aha, tu się... Aha, tu można robić, żeby były wklęsłe. Dobra, zobaczymy, jak będzie wyglądał, jak będą wklęsłe. Ja pierdolę. Dobra, robimy wklęsłe. Wklęsłe będą lepsze. O, jeszcze można je bardziej w ten, do środka stagować. Patrzcie, tam widać jak te tarcze wystają hamulcowe, nie?
Zajebiście. I teraz... teraz poszerzamy. A tu? A i tu cal jeszcze. Shit. Ja się wiedziałem, że coś takiego można zrobić. Ej, ja chcę te z tyłu też tak zrobić. Czekaj. Chyba poszerzamy, nie? Nie, tu zwiększa się cal. Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, w karbonie też tak można było robić, co? Całe szczęście, że to w ogóle nie ma wpływu na to, jak ten... jak samochód będzie jeździł, nie? O, jak on opon nie ma. No ma, no. Jakieś tam ma. Tutaj to... co to mu się dzieje tam? Aha, bo to wklęsłe jest. Nie, takie niech malutkie będzie. Cyk. A tu? O, jeszcze możemy to podzielić, nie? Będą takie szprychy jak od roweru. Zajebiście, ty. Ole bryka. Yeah, dobra, wracamy. Wyobraź sobie takie felgi w Fordzie. No kurde, niewyobrażalne, nie? Jak to wygląda w ogóle teraz w tym? Widzicie te kapcie? Czy wy widzicie te kapcie? Czekaj, tryb fotograficzny, pokaż mi tą furę, no. Lotus Elise, nie? Możemy spokojnie asfalt ubijać. Nalajcie. Dobra. Jedziemy na tor jakiś. Koła jak od taczki? Jak od taczki to właśnie wąskie są. I znowu ta Supra, zobaczcie jak ona jest wysoka. Jakiś draksel jest. Teraz to nikt mnie nie zepka. Plus 100 do szybkości, tak. Koła jak wentylatory jakieś, nie? Teraz sądzę o tej grze? No, fajna jest nawet, trzeba przyznać. Miałem takie kiedyś złe wrażenie. Sobie zrobiłem chyba, przesiadłem się z jakiejś fajnej gry, może wyścigowej, się przesiadłem tutaj i mi było przykro. A teraz jest spoko, kurde jak to skręca. Ja się boję o wewnętrzną zabić. Chyba nic mnie nie dogoni, nie? Nakręte drogi to najlepszy jest Lotus. Ale myślę, że tu później będą też takie trasy szybsze. Co ten trafik tu robił? What the fuck? Wyrobił ten zakręt praktycznie. No nie, no to jest niemożliwe. Zrób z tego Elisa miniaturkę na stream. Adekwatnie. Bardzo mi się podoba właśnie jak zakończymy sobie jakiś wyścig i podoba mi się ten taki rzut na samochód, że cały świat jest w takich szarych kolorach, a nasz samochód jest taki wyeksponowany, nie jest kolorowy. Ładnie to wygląda.
Dostaliśmy jakiś bonus do hamulca. Teraz nasz kierowca umie lepiej hamować. W Suprze najdroższy bodykit nawiązuje do Dragstera. O, ciekawe. I ten wydech cip-cip, nie? Taki malutki. Bro. Okej, specjalne wyzwanie z samochodami jakimiś poszukiwanymi. Tajemnicze zadanie, spróbujmy. Będziemy musieli jakąś furę pewnie ukraść, nie? Tak, parking przy stadionie 8.01. Sprawdźmy to. Bardzo ciekawy bodykit. I mamy Nissana R34. Szybkie to, ładnie przyspiesza. Yo, looks like I put you in a tight situation back there, but now the whole Palm Harbor PD is chasing you. Show me some skills. Impress me. Ej, kto mnie zauważ? Śmigłowiec. Spot 9, we got you. Hold position above target. Tu się gdzieś skręca. Keep going that way, we got a roadblock set up on. Zastanawiam się, czy ten śmigłowiec, który jest nade mną, czy on przelatuje przez budynki. Jestem prawie pewny, że tak jest. Bo to są bardzo wysokie budynki. W GTA, jak chcieliśmy zgubić jakieś policję, nie? I śmigłowce, to wjeżdżaliśmy między wieżowce i śmigłowce się rozwalało wieżowce. Tutaj chyba tak to nie działa. Tutaj śmigłowiec przenika przez wszystko. Dobra, poczekamy aż cię zbiorą. Patrzcie, GTL już są. Aj! Dobra, nic mi nie zrobią. Teraz... O! Tu jeszcze jakiś radiobus jest. Za mało tych przeszkadzaje, który jest, tak myślę. Oh. The block fully deployed. Units are in position and standing by. 87 coming into view. We're ready for you. Roll through. Repeat. Tak świetnie wygląda ten samochód. Okay. Ale ładnie odwzorowany jest komora silnikowa, zobaczcie, nie? Dobra, misja wykonana. Oh yeah. No i co? I mamy ten nasz spoiler fantastyczny. Zwróciliście na niego uwagę? Jaka ławka? Zajebiona. Dobra. Idziemy. Zrób wrażenie na Hektorze. No i zrobiliśmy. 25 tysięcy musimy nabić zniszczeń. Cholera, damy radę. Ej, naprawdę nie muszę nic robić, oni sami się o to zabijają. 10 tysięcy już nabiło. Ja pierdolę. Dobra, muszę uważać, żeby ich nie zgubić teraz. Dobra. Do ślubu panny młodo możesz wieść na tym ławce, no tak. Jak w Krakowie, wiesz, jak tam są te dorożki,
Ja tym Lotusem przyjeżdżam, nie? I podbieram im klientów. No i sobie siadają tam z tyłu i wiesz, siedzą, robią zdjęcia. Ja jeżdżę sobie po Krakowie. Co? I kasa leci, samochód zarabia na siebie. I cyk. Dobra, musimy się trochę postarać z tymi uszkodzeniami. Naprawdę policja coś nie chce mnie ścigać. Nie wiem czemu. Tu jakiś chyba stadion mamy czy coś? O, dobra, zebrało się ich trochę więcej na ogonie. To możemy im na głowę zrzucić tutaj coś, nie? Oh yeah! Ja będę woził moim Scirocco, oh yeah! Tak jest, Grzecho. A wiesz, Grzecho, że tutaj Scirocco też jest w tej grze? Dobra, 23 tysiące mamy już uszkodzeń. Jeszcze tylko parę przystanków autobusowych zniszczymy i będzie super. Jakieś stunty. Tutaj właśnie mogliśmy robić takie stunty, nie? Twórcy się tym chwalili, że możemy robić takie odwroty, jak cofaliśmy i tak dalej. Dobra, załatwiliśmy zadanie. Teraz wystarczy zgubić tylko policję i będzie fantastycznie. Okej. Wow. Dobra, pięknie. I się tu możemy od razu schować. O, nie musieliśmy nawet. Dobrze. Rabat na części mam jakieś. Spoko. Oh yeah. Phone traffic's been wild. The net's buzzing all about your exploits. You're in deep. Exactly where I want you to be. Wkręciłeś się w środowisko. Dobra. Lecimy teraz punkty kontrolne. I robimy z nich sito. Musimy tutaj pobić jakiś tam czas. I gaz. To jest też tak dziwnie, że na początku Nitro nie działa. Chyba w Most Wanted też tak było, nie? W tych pierwszych Need for Speedach mogliśmy na początku, pierwszych, no mówię o undergroundach, tak? Mogliśmy na początku Nitro sobie włączać i wtedy na przykład dym leciał spod maski, albo auto bardzo buksowało w miejscu, nie? No ale mogliśmy, mieliśmy taką opcję, tutaj nie. Nitro na początku jest zablokowane. Ciekawe, co? Mnie to ciągle normalnie rozwala, jak jeżdżę te wyścigi, to ten Lotus tak skręca, nie? Tutaj gdzieś się tam, tutaj są takie zawieszki Speed Hunters. Speed Hunters to jest jakaś tam grupa chyba wyścigowa powiązana z Need for Speedem, nie? Oni praktycznie w każdym Need for Speedzie są. Słaba grafa. No, nie jest najlepsza jak na grę, chociaż w sumie, jak na grę, która by miała być wydana dzisiaj. Chociaż dzisiaj powstają takie gry, które mają podobne grafiki, nie? Jakby oprawy graficzne. Nie wiem, czy słyszeliście o grze Symulator Księdza. Ma wyjść w 20 roku, chyba w styczniu. Oh yeah.
I tam grafika naprawdę nie jest jakaś fantastyczna, ale chyba liczy się treść. Przyczepność jak Zentorno w GTA? Oj, Zentorno w GTA nie było tak przyczepne, ziomek. W GTA nie było chyba żadnego samochodu, który był aż tak przyczepny. Tu jest jakaś masakra z tym samochodem. Pięknie, zrobiliśmy. Stworzyłem dla ciebie malowanie do Ferrari 512 TR w Forza Horizon pod nazwą Chip Gang. O, dzięki Kuba, fajnie by było je sprawdzić. Właśnie myślałem, żeby w Forzie zrobić takie testowanie waszych trasek, sprawdzanie waszych malowań, tylko musiałbym zrobić specjalny film na ten temat, w jaki sposób będziecie je publikować, nie? Fajne by to było. Ja też robiłem parę swoich trasek i te traski fajnie by było wasze też potestować. O! Lexus taki twardzie, zajeżdża wszystkim drogi. Zobaczymy. Wszyscy mają te same rejestracje, no co jest? Dobra, ja się muszę tylko rozpędzić, zaraz będzie po nim. Chociaż już był jeden taki wyścig, że korweta mnie doganiała, nie? I to nie było przyjemne. Raczej mnie już nie dogonią. Nie widać ich z tyłu. Wcześniej mieliśmy 244 km na godzinę, teraz już... A w sumie od tamtej pory za dużo części nie władowaliśmy, nie? Teraz osiąga jakieś 270 km na godzinę. W późniejszym etapie gry polecam ci zrobić Mazda RX-7 na full. Na full opcjach jeździ 355 km na godzinę oraz Lexusa ISF 380 km na godzinę. A Bugatti nie jest najszybszy? Bugatti nie poleci 400? Czy poleci? Bugatti powinno spokojnie wiecie, 400 na godzinę polecieć. A dajcie! Przyczepność jak przyczepność, ale osiągi jak Roberta Kubicy z... Jak w bolicie Roberta Kubicy z 2019 roku? Właśnie nie przyspiesza tak dobrze ten Lotus, on po prostu dobrze skręca i mało prędkości traci na zakrętach. Dlatego się wydaje taki super szybki. Bugatti poleci na luzie 400, ale chyba nie skręca to Bugatti. Bardzo słabo. Patrzcie, ja się tu o wewnętrzne zabijam. Obcieram, nie? Tym samochodem. W ogóle tutaj obszar doczytywania gry jest bardzo krótki. Jakieś 50 metrów od samochodu mi się to doczytuje. Ale przynajmniej Ray Tracing tutaj dobrze działa, nie? Zobaczcie na te cienie. Oh yeah! Tak. Są różne chyba też modyfikacje do tej gry, że tam polepsza się grafika i tak dalej, i tak dalej. Myślicie, że warto to sprawdzać, skoro gra jest taka niestabilna? Chyba nie. Chcemy to po prostu przejść takie, jakie jest. Bugatti koło 427 km na godzinę. Nie no, musimy 400 km na godzinę tutaj pobić. W sensie zdobyć, nie? Także Bugatti to jest must have.
I cyk. Porobiony. Moje oczy. RTX pełną gębą. No tak, 3000 żeśmy tutaj dostali. Czekajcie, ludziska, bo nam się muzyka wyłączyła. Bugatti już na 2400 poleci. Oh yeah. Dobra. Grafika nice. Tak, zdecydowanie. Grafika wymiata w tej grze. No już nie czepiajcie się tak, Boże, ta gra ma 11 lat, no. Czego wy chcecie? Jak wy mieliście 11 lat, to jak wyglądaliście? Też mieliście słabą grafikę. Właśnie, ta gra przy urodzeniu miała dobrą grafikę. Czyli wy jak się urodziliście, też mieliście dobrą grafikę, tylko teraz macie coraz gorszą, no i tyle. 11 lat temu byłeś piękniejszy, albo w ogóle ci nie było na świecie. Ej, co mnie tak spycha? Patrz, jaki twardy. No skręca tak, jakby mnie nie było, nie? I wszystkie te chargery, te tetki na zakręcie, leciutko, nie? Chyba będzie nas gonić tutaj policja za moment. Mazda LX7, tutaj widzę, że koksi. Chodź tu. A to działa tunel aerodynamiczny, czy nie? Kurde, chyba niepotrzebny. Dobra, goni nas policja, uwaga. Ci. Dobra, ja nie wchodzę z wami w tą dyskusję o to, kto był piękniejszy 11 lat temu. Shelbixa kupić? Na razie nic nie mogę kupić, bo nie stać mi na Bugiego. Na Bugiego. Zbugujemy Bugiego, nie? A nie wiem, ile Bugi kosztuje. Widziałem tylko, że jest. Trzeba trochę pograć, żeby go odblokować. Nie jest takie proste. Po tych ostatnich przeróbkach Relis wygląda obłędnie. Wiecie co, ja muszę chyba te zderzaki z tyłu zmniejszyć, żeby było widać szerokość tych kół, nie? Bo ja go tak trochę wizualnie obniżyłem przez to, że wydłużyłem te progi i zderzaki. Jeździ się tym jak na cheatach, bo tam. Musimy ten zderzak z tyłu naprawić. No i już. Kurde, oni mają 7 sekund straty do mnie. Masakra. Dobra, zrobione 4000 w kieszeni. Kurde, idę jak burza.